Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson i dzisiaj mamy ponownie Minecraft, ale moby teleportują się do mnie z całego świata. Jak widzicie, jesteśmy już w Minecrafcie i przed nami jest, prawda, piękna lista światów, które mamy z Minecraft, ale które już nagraliśmy, inne takie, gdzie mam różne jakieś testowe światy też, jak nowe światy, takie inne tam, nieważne. W każdym razie mamy dzisiaj tutaj moby się teleportują. Ja wiem, że jak ja dołączę do tego świata, to ten mod już będzie od razu działał. Ja wiem, że to od razu się wydarzy. Ja wiem, że od razu moby zrespią się do mnie, przylecą wszystkie, więc mamy bardzo trudno, musimy przed nimi uciec i prawdopodobnie zginiemy. Tego nie ukrywam. Ale zanim tam dołączę na ten świat, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, a Minecraft, ale nagrywa mi się naprawdę przednio. To jest świetna seria. Świetna seria, którą się wygodnie nagrywa, która jest ciekawa. Ja bardzo lubię te modyfikacje, bo one są fajne po prostu. Fajne takie minimalne dodatki do Minecraft, które fajnie urozmaicają całą rozgrywkę. A dodatkowo możecie wbić na moje drugie dodatkowe kanały, czyli na Szczypson Plus i na kanał Filip Szczypka. Uwaga, to jest bardzo ważne, co teraz mówię. W poprzednim odcinku już powiedziałem o tym kanale i zaprosiłem was tam, link czy był w opisie, chyba był, aczkolwiek nie dam ręki usiąść. W każdym razie pod tym odcinkiem obiecuję, że będzie ten kanał. Jak nie, to jest też w polecanych u mnie na głównej stronie kanału. Jak wjedziecie sobie na mój kanał, ten, na którym mnie oglądacie, zjedziecie na dół, to tam będzie ten kanał, więc zachęcam. Ogólnie, co będzie na tamtym kanale? Będą vlogi. Będą vlogi z fajną bardzo ekipą. Ja już wiem, że te vlogi będą super. Dodatkowo nagraliśmy nutę, do której będzie nagrywane teledysk. Z tego wszystkiego również będzie robiony vlog, więc zachęcam, wbijcie na tamty kanał, zasubskrybujcie i czekajcie, ponieważ już w styczniu pojawią się pierwsze materiały na tamtym kanale i będzie to regularnie, nie tak często jak tutaj, bo to jest jednak o wiele cięższe zrobienie vlogów, ale będą się pojawiać co najmniej dwa filmy w tygodniu, na to liczę i będę do tego dążył, żeby co najmniej dwa filmy dla was tam się pojawiały. Nawet jak dobrze będzie szło, jak będę miał czas, to będą trzy, więc wbijcie na tamty kanał, proszę was, proszę wbijcie i rozwalmy YouTube'a. Pociśnijmy to, nie wiem, to jest bardzo mocne, jakby bardzo dużo liczę, ale jednak nie, dobra, karty na czasie nie będziemy mieli, ale wbijcie po prostu, żeby ta nuta fajnie poszła, żeby te vlogi fajnie szły, mi będzie bardzo naprawdę miło, jak tam wbijecie i to wszystko fajnie pociśniemy. Wracając do Minecrafta, którym dzisiaj jest, prawda, bohaterem tego odcineczka, wbijamy na świat i uwaga, rozpoczynamy całą przygodę i czy się będą rzeczy działy teraz straszne, uwaga, 100%, o! No nie! Co jest? No nie wiem. Wiedziałem, że zginę. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd. To jest za dużo dla mnie. Jezu, się wystraszyłem. Znieśmy sobie czanki. I uwaga, musimy rozpocząć rozgrywkę całą. Na szczęście jest dzień, więc te małe będą szybko ginęły. Tym bardziej, że tam się respią creepery, tam się wszystko respi, naprawdę. Więc jak to wybuchnie, to wtedy wszystkie moby i tak giną. Ja przy okazji, jest ciężko. Dodatkowo, jak widzicie, jest minimapa, ale akurat jej nie widzicie teraz, kurczę, czekajcie. Ja wiem, jakby na przykład może dam w innym miejscu może. Czekać, gdzie to się robiło. Albo wyłączę ją. Czy chcecie ją, czy nie chcecie? A nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy chcecie. Ja póki co ją wyłączam, żeby jej nie było, żeby nas nie rozpraszała. Zbieramy drewno, bo potrzebujemy podstawowe narzędzia zrobić, żebyśmy mogli jakkolwiek tutaj przetrwać. Jakkolwiek, bo to, nie ukrywam, będzie jeden z cięższych odcinków, coś tak czuję. Bo te moby się respią co jakiś czas i ja szczerze przyznam, że nie mam pojęcia, jak często się one respią. Więc... Nie jest kolorowo. No, musimy znaleźć tutaj jakiś stone. Proszę, szybko, bo jak się zaraz respią to na mnie te moby, to jest koniec. A ja właśnie nie wiem, jak one często się respią. To jest najgorsze. Dobra, bierzemy tutaj kobla. Halo, raz, dwa, trzy. Tu na szczęście wiem, gdzie to jest chyba. Tutaj to miejsce, więc powinniśmy tutaj łatwo się dostać później. Dobra, musimy stąd wychodzić. Weźmy sobie tego stona tak, żeby nam starczyło na wszystkie narzędzia i będziemy później się o to martwić. Dobra, to już nam wystarczy. Lecimy do góry. Bierzemy. To się zaraz respi. Potrzebujemy te wszystkie narzędzia mieć, te wszystkie rzeczy ze sobą. Musimy szybko uciekać gdzieś. Musimy szybko uciec w jakieś miejsce, z którego będziemy mogli uciec. Jakieś takie... To taktycznie dobre miejsce musi być po prostu. Więc lecimy na jakiś otwarty teren najlepiej, tak żebyśmy mogli szybko, prawda, odbiec od tego, co się zrespi. Dobra, tu gdzieś to powinno... Dobra, zaraz się zrespi. Czuję to. Czuję, że to się zaraz zrespi. Bo to tak... No tak chyba co minutę leci, czy jakoś tak, ja nawet nie wiem, ile to dokładnie czasu zajmuje. Wiem, że... O, dobra, tu jest idealny teren na to, żeby uciec od tego, to jest perfekcyjnie. Dobra, zrespcie teraz, proszę, zrespcie się te moby, bo już chcę mieć to za sobą, proszę. Ile mamy rzeczy w ekwipunku, co jest? Ja pierdzielę, dobra, czekajcie. To było mocne, jaki syf tam jest. Jaki syf.
Dlaczego ja mam tyle rzeczy w ekwipunku? Jak to się stało w ogóle? Dlaczego? Tam są skrzynki, w ogóle się zrespiły jakieś. Musimy dostać, to musimy to dostać, bo ja tam czuję, że tam będą mocne itemy. Dobra, weźmy sobie jabłko tutaj. Wywalmy może niepotrzebne rzeczy. Wywalmy to, to wywalajmy jakieś takie niepotrzebnie totalne rzeczy. To żarcie też, bo mamy jakoś go tutaj sporo. Wywalmy to. Dobra, to się nam przydać może. Dobra, lecimy tak. Ja pierdzielę, dobra, i jabłko musimy mieć, bo ja go muszę zjeść w razie czego. Ale musimy dostać się do tamtej skrzynki, musimy po prostu. O nie, dlaczego wy nie giniecie, jak jest dzień? Proszę, proszę, zgincie, muszę się dostać tylko do tamtej skrzynki, bo tam mogą być naprawdę mega ciekawe rzeczy. Dobra, gdzie jest ta skrzynka? Tam, widzę ją, uwaga, to dochodzimy. Creepery. Dobra. Dobra taktyka. Dobra, nawet dobrze, że wysadził to. Tu jest kolejny creeper, wybuchnij! Ha, ha! Dobra, udało nam się przeżyć to. Tutaj te moby w ogóle... Dobra, czekajcie, ja chyba sobie jedno jabłko zjem. Bo tu nie jest kolorowo, słuchajcie. Tym bardziej jak się zaraz respią kolejne moby. Na całe szczęście wiem, że muszę być po prostu na tej pustej przestrzeni. To wtedy przeżyjemy to na 100%. Ale musimy zrobić sobie też jakieś itemy, bo nie jest kolorowo. Dobra, czekajcie, bo mamy czas teraz. Ja bym zrobił jakiś miecz na przykład, to nam się mega przyda. Zróbmy sobie teraz szybko jeszcze kill off i siekierę, bo to są takie najważniejsze rzeczy, które są po prostu potrzebne niesłychanie. Dobra, bierzemy to i lecimy przed siebie. Zaraz się to powinno zrespić gdzieś tutaj na mnie. Ja pierdziel, naprawdę ten dodatek jest jednym z lepszych dodatków do Minecrafta, takich właśnie, które tu mogę wgrać, bo przed tym jest naprawdę mega ciężko uciec. Dobra, proszę, zresp się już. Proszę, bo... Wow, znowu ja pierdzielę. Ja pierdzielę, właśnie dobrze, że nie robimy tego w lesie, bo w lesie one by wszystkie przetrwały. A tak pod tym wszystkim to one nie przetrwają. Dobra, musimy zlokalizować, czy tam znowu się pojawi jakaś skrzynka. Bo to jest nasz jedyny sposób na to, żeby zdobywać jakieś itemy. Takie cenne, nie? Więc musimy po prostu, wiecie co, ja najpierw zrobię sobie czystkę w ekwipunku. Czyli tak, to takie rzeczy wywalamy, to jest nam totalnie niepotrzebne. To są totalnie niepotrzebne. O nie, wiedźma. O nie, co ona mi dała? Jakieś spowolnienie i inne takie. Dobra, proszę, czy tu jest gdzieś... I są tam dwie skrzynki. Dobra, to jest to, co nas interesuje. Potrzebujemy je bardzo. Dobra, tu creeper, wybuchnij wśród tych. No wybuchnij. Dobra, super. O nie, wiedźma! Dobra, nie jest kolorowo. Nie, tu nic nie ma! Zjedzmy jabłko. Ta wiedźma jest nie do pokonania totalnie. Co jest grane? Dobra, musimy znaleźć tamto miejsce, bo tam mamy takie itemy fajne. Dobra, to było chyba gdzieś w tamtą stronę. Tak mi się wydaje. Tak jakoś znajomo ten teren wygląda. Ale czy to na pewno tam? Proszę. Nie, no najgorzej, padliśmy już. Drugi raz już padliśmy. To już za dużo. To już jest za dużo, dobra, to chyba było w tamtą stronę. Tak mi się wydaje, kto jest tam, to spoko. Bo zdobędziemy te itemy i musimy zdobyć sobie zbroję, to jest bardzo ważne. Żelaza potrzebujemy mnóstwo, żeby zrobić sobie zbroję, żeby być bardziej wytrzymałem. No bo póki co to jesteśmy bardzo słabi. To jabłko jakkolwiek mi pomagało, ale teraz już jest totalnie nie... O dobra, to tam było. Dobra, udało mi się znaleźć to, jasny gmin. Dobra, czekajcie, wiecie co zrobię, spawn point. To jest taki lekki cheat, ale dobra, po prostu chcę być bliżej tego, żeby nie tracić czasu na to, żeby dobiegać, jakbym zginął w razie czego. Bo to nie jest fajne, jak trzeba tak dobiegać. Dobra, tu weźmy sobie jakieś to żarcie, bo to się nam zawsze przyda. Żarcie to jest bardzo ważna rzecz. Dobra, tu mamy te itemy. Teraz tak, bierzemy wszystko, co tutaj mamy. Wszystko. To się zaraz zrespi, ja to czuję. Zawał, przysięgam. Dobra, mamy najważniejsze itemy, to jest ratunek najważniejszy po prostu. Dobra, odłóżmy jakieś rzeczy, te wiedźmy są najgorsze, na wiedźmy trzeba najbardziej uważać. Wywalmy to, co jest nam totalnie niepotrzebne, czyli takie rzeczy. Zostawiam tą książkę, bo może Anusz kiedyś nam coś tam dropnie fajnego, że będziemy w stanie sobie zenchantować, więc zostawiam takie rzeczy. Strzały też zostawiam, może akurat łuk gdzieś dostaniemy i tak dalej. Takie rzeczy wywalamy, skóry też wywalamy, no nic z tym nie zrobimy. Chociaż moglibyśmy ze skór, moglibyśmy ze skór zrobić zbroję, to już zawsze byłaby jakaś ochrona, ale dobra. To niedawno się zrespiły te moby, więc teraz mamy sporo czasu, żeby tutaj to zeksplorować. Są jakieś skrzynki, są... Nie no, co wy gadacie, że wy już do mnie tak nawalacie wszyscy? Nie no, to jest niemożliwe. Dobra, tu, wysadź się. No czemu nie wysadzasz się? Dobra, super. Tu mamy jeszcze wybuchło nam. Dobra, tu, bierzemy... Ochrona tam była, z książka, to jest dobre.
Dobra, niech te moby tam siebie strzelają nawzajem. Proszę, musimy się oddalić, musimy się oddalić. Dobra, wiecie co musimy zrobić? Musimy pójść tutaj bardziej w tą stronę. Tutaj niech się zrespi to po raz kolejny i wtedy pobiegniemy tam, jak tam już te moby się jakoś wybiją czy coś, bo nie jest kolorowo, słuchajcie, nie jest kolorowo, trzeba tu, no najgorzej, że one do tej wody wchodzą. Dobra, weźmy żarcie, to się nam przyda fest. O, ale mamy jabłko, dobra, super. Super, 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 super. Tu jest mnóstwo tych skrzynek, to nieprzydatne, nieprzydatne. Masakra, słyszeliście ten dźwięk? Tam jakaś świnia by ginęła po prostu, najgorzej. Dobra, tu wysadzone wszystko, dobra, to się zaraz zrespi. Ja to czuję po prostu, to już tak mniej więcej, zjem sobie jabłko. Zjem sobie jabłko, bo nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To lepiej mieć tutaj też. To dobra. O, jaki strzał mocny. Dobra. Wywalmy niepotrzebne rzeczy, nici jakieś kurde inne takie. Chociaż z nici mogliśmy zrobić w sumie łuk. A ja trochę tego nie przemyślałem. Wywalmy te rzeczy wszystkie, co są nam totalnie niepotrzebne, bo jest ich sporo strasznie. Dobra, tu mamy tak. Książkę tu odłóżmy. Chleb się nam przydaje, więc jest dobrze. Skrzynki są nam niepotrzebne, dobra. I teraz się wróćmy, o nie, gdzie ja wpadłem. O, mamy skóry, to jest dobra. Wiecie co robimy? Czekajcie, tu zróbmy tak. Rozwalmy to. No, rozwal to. Jeny, tą ręką to ja to wiecznie kopię. Dobra, tak. I zróbmy teraz, zróbmy sobie skórzane wszystko. To nam chyba powinno starczyć, tak mi się wydaje. Dobra, starczyło nam. Zakładamy to wszystko. Bierzemy ten crafting. Weź go, dobra. I teraz lecimy tam eksplorować dalej. Bierzemy te skrzynki i musimy się uzbroić jak najlepiej na tą walkę z nimi. Ja cię sunę, jakie tu są dziury. Dobra, tu są jakieś skrzynki, te. Wiecie co, ja mam pomysł, zróbmy tak. To jest o wiele szybsze, o wiele fajniejszy sposób. Dobra, ty wybuchnij tam, no wybuchnij. Dobra, super. Tu nic ciekawego nie było chyba. Wywalmy skrzynki, dobra, mamy złoto, to może być w miarę. Tam jest też złoto, weźmy to złoto, bo jakby nam się udało do netheru pójść, to by było kozak totalny. Bo byśmy mogli zrobić sobie wtedy, jak to się nazywa, ten. Dobra, wywalmy te jakieś rzeczy, które są niepotrzebne totalnie. O, mamy żelazny kilof, ale super. Dobra, wywalmy to. Wywaliłem żelazo, ale dobra, nie było go tam wiele z tego, co mi się wydaje. Dobra, tak. Mamy spoko jest. Dobra, takie rzeczy są nam totalnie niepotrzebne. Dobra, jest okej, dobra. Teraz musimy czekać na kolejną falę, bo zaraz będzie kolejna fala. Czuję to po prostu. Ja już mniej więcej jestem w stanie określić, kiedy ta kolejna fala będzie. To już czuję to po prostu. Dobra, niech się zrespi już. Niech się już zrespią. Już miejmy, ja chcę to zobaczyć na F5, naprawdę, przysięgam. Bo trzeba biegać się. Wow. Dobra, nie jest kolorowo. Dobra, wywalajmy już od razu wszystko, co jest nam niepotrzebne, bo to się zawsze do ekwipunku wszystko wrzuca. A nie potrzebujemy takich rzeczy. Dobra, wywaliliśmy to. I teraz tak, tu są moby. O nie, robi się noc. Jeszcze te moby. Dobra, nie mnie atakują. Dobra, super. Teraz tak, czy tu gdzieś. Ja nie mogę teraz jest noc, to oni nie będą ginąć. Najgorzej. Dobra, musimy się przespać. Musimy zdobyć wełnę. Wełna jest bardzo nam potrzebna, żeby się przespać. Nie możemy w nocy tego działać. Ja tam chyba wywalałem wełnę jakąś. Lecimy po to, bo potrzebujemy to, żeby jakkolwiek przeżyć. Więc szybki robimy, szybki zapisik, prawda? Szybki res... Gdzie to było? Gdzie to? To tu? To tu było? Nie, nie mówcie. To tu było. Ale już się usunęły itemy. Ja pierdziele. Dobra, to był błąd, że ja wywalałem tą wełnę. To był bardzo duży błąd. Wracamy tam. Tu liczę na to, że tu coś będzie, bo jak tego tu nie będzie, to jesteśmy w dupie. Po prostu. Nie będę ukrywał, dobra. Tu w ogóle już się wyczyściło od tych mobów. Ciekawe, dobra. To mi się podoba w sumie nawet. Tylko tam jest niewyczyszczone dalej, dobra, zjedzmy jabłko, mamy ich sporo. To jest takie coś, co warto jeść, bo tego jest sporo, dobra. Tu ten mob za mną biegnie jakoś dziwnie, ale dobra, ominijmy go tutaj w ten sposób. I teraz tak, co my tutaj mamy? Nie mamy żadnych tych wagonów w sumie. A nie, tu jest jakiś wagon, o nie. Ja nie mogę się tu wciskać w was teraz. Nie, dobra, musimy, wiecie co zrobić? Musimy się oddalić. Nie zrobimy teraz tego, nie mamy szans z nimi walczyć. Tylko ja też nie mogę być tutaj, bo ja nie mam gdzie usiąść wtedy. Musimy lecieć gdzieś tamtą stronę i liczyć na to, że przy pierwszym tym następnym wybuchu dostanę wełnę, bo jak nie, to mamy przewalone. To mamy przewalone totalnie. Ale mamy przynajmniej fajny secik już. O nie, proszę teraz się nie zresp. Dobra. Jakby tam się zrespiły wtedy te moby, to by było po mnie już. Dobra, no proszę, zresp się już teraz. Bo to już zaraz powinno być jakoś. Nie wiem, co ile to trwa, ale... O, dobra, jest.
Czemu mnie nie wyrzuciło? Dobra, to było jak jest 15.43, czyli zobaczymy kiedy będzie następny. Dobra, czy mamy... Nie, najgorzej. Najgorzej, nie mamy wełny. Nie mamy wełny. Nie. Dlaczego? Tu są jakieś wagony, tam jest wagon jakiś. Ale w wagonach nie będzie wełny. Nie, najgorzej, mamy taką lipę. Dobra, cofnijmy się tam, bo te moby powinny się już rozbiec jakoś w miarę. Więc rozbiegnijmy się, ja cię sunę. Dobra, to jest mega ciężki odcinek, bo ja bym chciał zdobyć jakąkolwiek tutaj zbroję, ale w sumie i tak nam dobrze idzie, mamy sporo jabłek, to jest bardzo dobrym znakiem, ponieważ dzięki temu mamy, prawda, fajnie, jesteśmy ciągle leczeni i tak dalej. Tu poznikały te moby, okej, ale też zniknęły te wszystkie wagony, mam wrażenie, takie mam wrażenie, że zniknęły. Dobra, tu wysadź się, super, wy też się wysadźcie, już żebym miał was z głowy, super. Nie ma to tamto. Dobra, wróćmy tam. Proszę, niech te moby się już rozbiegły. Proszę. Chcę, żeby te wagony tam były zostawione dla mnie. O, tutaj też wyrzucałem, ale znikają te wszystkie itemy. Masakra. Dobra, czyli tu jest ta modyfikacja jest zrobiona tak, że jeszcze znikają te wszystkie itemy po czasie. Dobra, teraz tak, szybko do skrzynki, szybko do skrzynki. Rozwalmy ją. Dobra, rozwalona. Tu mamy kolejną, rozwalmy ją. Dobra, bierzemy to. Wysadzi się. A, dobra, ale przeżyliśmy. Nie ma to tamto, jest dobrze, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, jest wybitnie wręcz bym powiedział. Wywalmy te rzeczy niepotrzebne, które są niepotrzebne, prawda, żeby nam jakieś inne rzeczy się do ekwipunku łapały. Ała, ała, proszę mnie nie bij. Dobra, zaraz się zrespi po raz kolejny, coś tak czuję. To było 15.40, jest 17.20, czyli 15 to by wychodziło na to, że co półtorej minuty jakoś tak? Czekajcie, czy to zaraz się zrespi? Na pewno, to ja czuję, że to będzie zaraz. Proszę, wełny dajcie mi. Proszę. Dobra, to teraz, teraz. O, dobra, poszło. O! Dobra, na całe szczęście nas to wyrzuca. Ale dalej nie mamy wełny. Ale ja tam widziałem, że tam były owce. Dobra, musimy się cofnąć po owce. Bo tam widziałem, że one tam były. Więc musimy ogarnąć jakąś owcę. No ja nie mogę, to jest dramat jakiś totalny. Naprawdę, nagrywam ten film już no, prawie 20 minut. A ja nie mam nic. Dobra, są tu owce, jest mnóstwo owiec. Tylko teraz jak tu się dostać, żeby je zabić, a żeby ja sam nie zginął. Zjedzmy jabłko. Dobra, super. Dobra. Tu, ja pierdzielę, te szkielety są najgorsze. Dobra, tu są owce, uwaga, lecimy z tym koksem, uwaga. Pum. Pum, no dawaj. Dobra, no, nie. Zjedzmy to. Dobra. Dobra. Dobra, mamy trzy, zwiewamy. Dobra, zjedliśmy jabłko na szczęście, które nas uratowało totalnie, nie? Gdyby nie to jabłko, cienko bym to widział, cienko, naprawdę. No weźmy jakiś jeden, nam wystarczy, super. Stawiamy to, stawiamy tak, robimy szybkie łóżko, robimy tak, bierzemy ten crafting i teraz tak, mamy czas na spokojnie, żeby się przespać, czy możemy? Możemy. Słyszę moby, biegnie do mnie, ale czy mnie wyrzuci z łóżka? Proszę, jest dzień! Udało się. Zostawiam to łóżko na wszelki wypadek, gdyby tu się trzeba było przespać pod dem czy coś. I już na pewno nie wyrzucam wełny, dobra. I teraz to jest ostatni gwizdek na to, żeby zdobyć coś cennego. Coś cennego dla mnie, żebym tu miał z czego walczyć. Dobra, mamy bardzo fajnie, bo mamy żelazo. 23! Jesteśmy w stanie zrobić zaraz sobie zbroję, ale dobrze, bardzo dobrze. Tylko diamentów nie ma, to jest jeden minus. Dobra, o kurde. Dobra, oddalmy się lekko. Wywalmy te wszystkie rzeczy niepotrzebne. I teraz tak, to się zaraz zrespić powinno. Tak mi się wydaje. O właśnie, o wilku mowa. Tylko najgorzej, bo nas wrzuciło. Dobra, jabłuszko jemy. O Jezu, już było gorąco, nie? Już się bałem, że tu zginę totalnie, ale dobra. Dobra, jest dobrze, udało mi się w ostatniej chwili uratować. Dobra, zróbmy sobie tak, klata, zróbmy sobie spodnie, zróbmy sobie hełm i brakło nam na buty, ale dobra, wywalmy to i teraz zakładamy to, bierzemy crafting. Weź crafting, bez tego wagonu, bez wagonów, oszczędzamy miejsce, trzeba oszczędzać miejsce. Szybkie ładowanie, nie potrzebujemy tego żarcia, też nie jemy i tak tylko jabłka. Wywalamy takie rzeczy, wow, mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zły. Proszę, nie rób mi nic. Dobra, jest okej. Nie mamy tylko butów, co nie jest dobrym znakiem, ale dobra, musimy ogarnąć jakieś żelazo. Tu na pewno się zrespiły jakieś te wózki.
Gdzie jest wózek jakiś? Dobra, te creepery nie są straszne totalnie. Już totalnie się ich nie... O, dobra, super, są wózki. Dobra, zróbmy tak. Wow, ile tych wózków! Diamenty! Dobra, ty wiedźmo! Nie, nie zabijaj mnie, proszę. Dobra, super, 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 przeżyliśmy. Diamenty tam były, słuchajcie. Dobra, mamy diaksy. Mamy diaksy. Sporo diaksów. Jest tu coś cennego jeszcze? Chyba nie, zwiewamy. Zwiewamy. Bijemy jabłko, bo zaraz się będzie respić znowu. Zaraz się zrespią znowu, czuję to. Dobra, ale mamy diaksy, jak dobrze, jasny gwint. Co jest grane, jak dobra, jaka dobra rozgrywka. Mi się to mega podoba, naprawdę. Takie to powinny być w ogóle zawody jakieś, naprawdę. Dobra, niech się tu zrespi już, proszę, bo już chcę lecieć sobie spokojnie kraftować. Pójdźmy w tamtą stronę, bo tam jest albo do łóżka, może niekoniecznie. Dobra, tu. No zrespi się to czy nie? O, dziękuję. Dziękuję, dobra. Nie, nie jest kolorowo, nie jest kolorowo, a to są moby z całego świata się tu respią. Masakra, ile tego jest. Dobra, one zginą, to mamy na luzie, nawet nie zdążą do mnie dobiec. Więc zaczynamy tak, mamy 5 diamentów. To jest mało, ale mamy żelazo, żeby zrobić sobie buty, więc załóżmy sobie te buty. I zrobiłbym miecz. Zrobiłbym miecz, o kurde, no bardzo bym chciał zrobić miecz, tylko nie mam drewna. Zrobiłbym miecz i kill off. I dzięki temu będziemy mogli zdobyć sobie obsydian też. Chociaż nie wiem, czy jest sens zdobywać obsydian na taką rozgrywkę. No ale dobra, zróbmy miecz. Zróbmy kill off. To jest wszystko, czego nam trzeba. Wywalmy wagony, bo są totalnie useless. Ten miecz też wywalmy już. Weźmy sobie diament. Podoba mi się, naprawdę podoba mi się mega mój equipment. Naprawdę. Wywalamy te niepotrzebne rzeczy. To jest bardzo dobra taktyka, wywalanie tych niepotrzebnych rzeczy. Tego też nie potrzebuję. Takich rzeczy to są. No nic nie zrobimy z tym, po prostu. Wywalajmy wszystko. Takie rzeczy są nam totalnie niepotrzebne. O nie, crafting wywaliłem. Ochronę też, żelazo sobie zostawmy na wszelki wypadek. Tu mamy tak. Zrobimy sobie nowy crafting, bo to szybciej pójdzie tak, niż jakbym to zbierał, znowu miał to wywalać. No mamy to. Mamy tak. Mamy crafting. Mamy patyki. Jest wszystko, co potrzeba. Dobra, ostatnia fala. Ostatnia fala. I jak to przeżyjemy, to uznaję, że jesteśmy prosami po prostu, nie? Ostatnia fala i jest koks. Mamy naprawdę mega dobre narzędzia. Mi się to mega podoba, co mamy. Tu jeszcze jakieś, kurczę, skrzynki powinny się pojawić. Więc ja bym może je tutaj jakoś obczaił. Szybko. Tą siekierą jesteśmy w stanie je szybko rozwalać i zdobywać to, co jest w nich. Tylko tu chyba się nie zrespiły. Nie ma, nie ma. Dobra, okej, okay, trudno, nieważne, nie było tematu, jedzmy te jabłko. Mamy ich sporo, a i tak wszystkich nie zjemy, bo ciągle dochodzą nam nowe. Jest dobrze, dobra, ostatnia fala, proszę, zapraszam. Zapraszam ostatnią falę. Przydałoby się jeszcze zrobić... dobra, ryzyk fizyk. Raz grozi śmierć. O kurde, no i to był ten moment, którym ona bardzo nam groziła. Dobra. Wywalmy to. Bo ja chciałem sobie zrobić właśnie żelazną siekierę. Ja jej nawet nie mam w ekwipunku. Dobra, nie jest kolorowo, czat. Znaczy czat, widzowie. Ja zapominam, że to nie jest live. Dobra, co mi zbroję zdało z tą skórzaną z powrotem do ekwipunku? Jak to się stało? Wywalmy te wszystkie rzeczy. O nie, żelazo wywaliłem, ale dobra, to już tam są rzeczy niepotrzebne. Wywalamy to, nie chcę mieć takich rzeczy w ekwipunku. Wróćmy się z powrotem po tą siekierę żelazną, bo to było fajne, ja to chciałem mieć. Chciałem mieć tą żelazną siekierę. Gdzie ona jest? Gdzie jest ta żelazna siekiera? Gdzie ja to to tu chyba gdzieś używałem, bo to jest jakiś wybuch mocny. Dobra, no nie wiem. Dobra, zaraz zginę, nie? I będzie niezły odcinek, jak ginę sobie. Dobra, nie no, przeżyliśmy to. Nie jest źle, słuchajcie. Ja mam w ogóle teraz taką rozkminę, czy w ogóle fajna by była taka seria w Minecraft, w której na przykład polegałoby to na tym, że właśnie grałbym na tej modyfikacji i tylko na niej mogę grać. I po prostu gramy jak najdłużej na niej, nie? To by było mega koks. I na przykład po prostu wiecie, ja kończę odcinek i następny odcinek rozpoczynam od tego momentu, na który skończyłem. I robimy taką serię właśnie z tego, że gram i muszę przeżyć jak najdłużej, podczas kiedy moby się respią. To by było mega ciekawe. I musielibyśmy to zacząć od nowa, no bo teraz to jest taki jednorazowy odcinek, ale tak to byśmy zrobili serię od początku, fajnie. No ale to nieważne, jak chcecie coś takiego, to nadajcie znać w komentarzach. W tym momencie to już wszystko, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. I zapraszam na plusa, tam odcinki o 14:00 i live'y. Dzisiaj na przykład był live. No i zapraszam na kanał Filip Szczypka, tam vlogi już w styczniu. I luta również, mam nadzieję, że w styczniu, jak nie to na początku lutego. Trzymajcie się, na razie, pa pa. We'll be right back.